się bardzo. Bardzo to wrócili ta nauka. Pan Kamil dyskutował niedawno z swoim kolegą na temat znaczenia niektórych wyrazów, ale też na temat właściwie takie filozoficzne. Pytanie, które kieruje do mnie pan Kamil, brzmi, czy można rozszerzyć punkt widzenia, bądź to udowodnić. Punkt w tym sensie jest czymś, co przestrzeni wcale nie zajmuje. A więc rozszerzanie punktów sprawi, że przestanie on być punktem. Jako punkt, a więc coś geometrycznego, raczej abstrakcyjnego, także nie nadaje się do udowodnienia. No ale tak bywa, że słowa we frazeologii zmieniają swoje odniesienia, zmieniają swoje znaczenia. A słowo punkt jest używane w tylu najrozmaitszych znaczeniach polskich dni. Kilkanaście znaczeń możemy punktowi przypisać. Punkt widzenia to inaczej stanowisko, perspektywa, możemy powiedzieć tak. Czyli to jest miejsce, z którego oglądam świat, mój punkt widzenia, tak jest. I kiedy mówimy punkt widzenia, to rzadko myślimy o takim geometrycznym punkcie. Raczej myślimy o czymś, co daje się nazwać takie stanowisko, właśnie albo perspektywą, może perspektywy, może stanowiska. I czy możemy zatem stanowisko, to takie znaczenie tego punktu widzenia, rozszerzać? W pewnym sensie możemy, ale to byłby ten skrót myślowy. Czyli możemy na przykład być bardziej otwartymi, czyli moglibyśmy poszerzyć swoje horyzonty, więc może bardziej perspektywy. Niemniej jednak powiedzenie rozszerzył punkt widzenia wydaje się niestosowne. Rozszerzyć swoje stanowisko. W bardzo szczególnych kontekstach mogłoby to być dopuszczalne, a raczej jednak bym takiej formuły nie unikał. A z drugiej strony, czy można udowodnić punkt widzenia? To także skrót myślowy, ale już może trochę mniejszy. Udowodnić to się ma udowodnić swoje stanowisko. Tak już czasem powiemy. Bo oczywiście powinniśmy w zdaniu rozwiniętym mówić o udowadnianiu słuszności swojego stanowiska albo o udowadnianiu słuszności swojego punktu widzenia. Ale czasem dla skrótu tak właśnie mówimy. Udowodnić punkt widzenia byłoby trochę lepiej, choć lepiej jest powiedzieć, wykazać słuszność od takiego punktu widzenia. Z frazeologią jest tak, że nie możemy jednoznacznie powiedzieć, nie wolno tak powiedzieć, zwłaszcza kiedy mówimy o słowach abstrakcyjnych. I dlatego też nie wypowiadam się jednoznacznie, że to jest błąd. Mówię, że lepiej taki form umieścić. Pozdrawiam serdecznie. Prosimy o pytania. www.radio.pl. Słuchacie Radia Telewizji.